Siema, witam Państwa serdecznie. Już dzisiaj chciałam zaprosić na 31. finał Chrzanowskiego WOŚP, który odbędzie się 29 stycznia na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie. Zaczynamy o godzinie 15 występami przedszkolaków. Godzina 16 przywita Was zespół Eder. Po występie zespołu Eder zapraszamy na pokaz grupy operacyjnej Patriot, a o 17.15 zagra dla Was wspaniały zespół Ludzie. Weź mnie za rękę i prowadź mnie przez życie. Sama mówisz, że gdy śpiewam kolana, migną we. O 18.30 na scenie Chrzanowskiego WOŚP zagra dla Was Damian Likus. Moi drodzy, o godzinie 19.30 zagra dla Was Gwiazda Wieczoru. Tym razem będzie to Chris Van D. Koncert potrwa do godziny 20.30, ale w międzyczasie zapraszamy na Światełko do Nieba. Chris Van D. Oprócz koncertów na Placu Tysiąclecia pojawią się Trzebińskie Klasyki, Grupa Operacyjna Patriot, Stowarzyszenie Łucznicze Aroł. Przyjedzie również do nas Krwiobóz z Krakowa. Pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty, aby oddać krew. Jednocześnie w godzinach popołudniowych w Moksirze będzie Strefa Dziecka oraz Klub Absolwenta, który zaprasza na watę cukrową i popcorn. Podobnie jak w ubiegłych latach, podczas koncertów na chrzanowskiej scenie odbędą się licytacje. Przeprowadzi je w tym roku chrzanowski aktor Sebastian Wątroba. Sebastian załatwił już sporo fajnych fantów na licytacje, ale my wciąż czekamy na więcej. Jeżeli Ty masz coś do przekazania, skontaktuj się z nami, wystawimy Twój przedmiot. Oprócz licytacji na scenie odbędą się licytacje w internecie. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszym fanpage'u. Wielki finał w niedzielę, a my zaczynamy już w czwartek, 26 stycznia. Zapraszamy na halę sportową, gdzie odbędą się mecze młodzików, najmłodszych adeptów Akademii Piłkarskich i hit dnia, czyli o 18:00 mecz Oldboje Pawlo Chrzanów kontra Oldboje Wisła Kraków. Podczas meczów również odbędą się licytacje. Gramy także w sobotę. Wracamy z czymś, co bardzo Wam się podobało w ubiegłych latach, a mianowicie z dyskoteką w stylu lat 80. i 90. Dyskoteka odbędzie się w Starej Kotłowni od godziny 18 do 23. Tegoroczny finał odbędzie się pod hasłem Walczymy z sepsą dla małych i dużych. Zapraszamy!